W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. To jest projekt uchwały w sprawie umowy najmu dachu w Szkole Podstawowej nr 55 ulicy Dobrzyckiej, 20, druk nr 2013. Jest to projekt zarządu. Tak jak tutaj zwrócił uwagę pan przewodniczący Krzysztof Mleczko, ze względu na to, iż komisja nie wyłoniła z siebie jakiejś większości, która byłaby w stanie przyjąć projekt uchwały w tej sprawie. Zarząd podjął się tego i przygotował projekt uchwały. Tak jak Państwu już mówiłem na kilku ostatnich sesjach, na podmiocie przewodniczących dzielnic wystąpiłem do władz miasta, do pana prezydenta, za pośrednictwem przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, aby wystąpić do pana prezydenta w sprawie przygotowania przez jakiś niezależny ośrodek. Szanowni Państwo, jeżeli jest potrzeba prowadzenia jakichś rozmów, to ja naprawdę mogę ogłosić przerwę, nie jest potrzebny wtedy wniosek formalny, 10-15 minut i możemy sobie wtedy od sesji odpocząć. A jeżeli uważacie Państwo, że trzeba kontynuować, to to kontynuuj. Skutek jest taki, że miasto najwyraźniej nie zamierza wystąpić się o to rozporządzenie i opracowanie tej niezależnej opinii przez niezależnych ekspertów w sprawie ewentualnej szkodliwości dla ludzkiego zdrowia promieniowania wytwarzanego przez stacje bazowe telefonii komórkowej. W związku z tym, że są w statucie zapisy, iż Rada Dzielnicy powinna opiniować wnioski płynące ze strony wydziałów merytorycznych. Też takie były głosy w większości Państwa na którejś z ostatnich sesji, kiedy był omawiany problem opiniowania tych stacji bazowych telefonii komórkowej. No, że gdyby tutaj powinniśmy w tej sprawie się wypowiadać i każdy głosować zgodnie z własnym sumieniem. No, w związku z tym zarząd przygotował ten projekt uchwały. Biorąc pod uwagę te argumenty, które tutaj też na tej sali były przytaczane i te o takich mocnych podstawach merytorycznych, tutaj mam na myśli to stanowisko Rady Europy i Światowej Organizacji Zdrowia, WHO, no, świadczące o tym, iż jakieś zagrożenie może istnieć. No, może istnieć. Na tym też dyskutowaliśmy na zarządzie, tam padały też różne argumenty i projekty nie były jednogłośnie podjęte, natomiast no, proponujemy opinię negatywną, no też biorąc pod uwagę gdyby tutaj no, takie stanowisko miasta i tą odpowiedź, jeżeli Państwo czytaliście, no to tam miasto po prostu opisało procedurę podejmowania decyzji, natomiast no nie będzie, nie ma woli wystąpienia o jakąś niezależną opinię w tej sprawie. No, w związku z tym zarząd proponuje opinię negatywną, jeśli chodzi o zawarcie umowy najmu dachu budynku przy ulicy Dobrzyckiej 55 z przeznaczeniem na instalacje anten nadawczych i stacji bazowej. Otwieram dyskusję nad projektem. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę bardzo, pan przewodniczący Ksawery Sarnecki. Proszę. Więc tak, po pierwsze tutaj, jak rozumiem, jest w uzasadnieniu no, błąd, który zupełnie dotyczy jakiejś tutaj chyba uchwały, ponieważ tutaj z znanych mi dokumentów nie chodzi o zawarcie umowy najmu dachu, ale przedłużenie umowy na istniejące anteny. W związku z tym, że nie jest to jedno i to samo, tylko nieco innego. W związku z tym, nie wiem, czy wolno mi złożyć wniosek formalny o odrzucenie tej głosowania, ponieważ no, uzasadnienie w ogóle nie dotyczy tego, z czym występuje dyrekcja, bo dyrekcja zarówno szkoły
podstawowej nr 55, jak i Liceum Ogólnokształcącego nr 29 występowały o przedłużenie umowy, a nie o, jak jest tutaj napisane, zawarcie umowy. Ale to te uchwały, te projekty stanowią odpowiedzi na pisma z Wydziału Skarbu, a nie na wnioski czy też pisma ze strony dyrekcji tych szkół. To nie chodzi, znaczy, to może ja się dopytam, czy to chodzi o nowe, bo o ile ja wiem, to nowe nie są opiniowane przez Radę Dzielnicy, czyli przedłużanie umów na istniejące anteny telefonii. Nie wiem, czy pan przewodniczący Komisji Infrastruktury chciałby się odnieść do... Bo tutaj będziemy procedować nad rzeczą, która nie dotyczy formalnie tego, o co wnioskuje wnioskodawca. Chodzi o wniosek do pisma Wydziału Skarbu. W piśmie jest mowa o zawarciu umowy. Przedłużenia, także tutaj my opiniujemy coś, co się nie to myśmy to czytali na komisji. Odpowiadamy na pismo, nie odpowiadamy na przedłużenie. Formalnie. No tak, no to uzasadnienie to pewnie jest wtedy no nietrafne, no bo... Dlaczego uzasadnienie jest najbardziej prawne? Ale nie chodzi o zawarcie umowy. Tylko trzeba zmienić nie o zawarcie, tylko o przedłużenie umowy najmu. A opinia pozostaje negatywna. W treść pisma kierowanego z Rządu Miasta do Rady Dzielnicy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy. Kolejnej umowy? Na zawarcie umowy. Kolejnej umowy? De facto przedłużenia? Mowa to może być drugie dobrze z innym operatorem. Wyraźnie jest mowa w piśmie o zawarciu umowy najmu. I tak też brzmi paragraf pierwszy. Opiniuje się negatywnie zawarcie przez szkołę podstawową umowy najmu. Nigdzie nie wprowadzimy zapisu, czy to jest przedłużenie, czy to nie jest przedłużenie. No, nie ma takiej potrzeby. Wyraźnie wydział zwraca się do nas o zaopiniowanie zawarcia umowy. Natomiast jeżeli dla Państwa ma to istotne znaczenie, no to podczas głosowania można brać pod uwagę treść pisma. Pisma są ogólnie dostępne dla wszystkich radnych, zwłaszcza radni z Komisji Infrastruktury. Warto, żeby się zapoznali. Trzeba myśleć, że się zapoznali. To każdy już w zgodzie z własnym sumieniem i z własnymi poglądami po prostu zagłosuje. Natomiast panie radny, bo pan tutaj chce zgłaszać kolejne poprawki, ale dobrze jest zapoznać się z projektami, one są złożone zawsze w piątek, na 3 dni przed sesją, wtedy pan widzi, jakie są projekty, jakie są zapisy i może pan w odpowiednim czasie przygotować poprawkę i wtedy ja ją poddam pod głosowanie. Po prostu ja muszę mieć poprawkę w formie pisemnej. Ja to rozumiem, ale mam takie jedno pytanie, jeżeli można do państwa. Przypominam, że w tym roku były już nie wiem, co powiedzieć, w ostatnim czasie, może tak będzie lepiej, w ostatnim czasie, pisma z dwóch szkół, a mianowicie dotyczącego tego samego dachu, ze szkoły specjalnej na Dobrzyckiej i gimnazjum nr 28 na Kurdwanowie. I tam odstąpiliśmy od wydawania opinii jakiejkolwiek, czekając na decyzję, wiedząc, bo tam będę trzeba, tak to zrobić. Nic się nie zmieniło w, jakby to powiedzieć, w globalnej wiedzy ludzkości w międzyczasie, ani nauka nie poszła w żadną stronę, czy to jest pozytywne, czy negatywne. I tak jak Państwu mówiłem, na tych szkołach te anteny, na które nie wyraziliśmy opinii, spokojnie nadają, czy odbierają, nadawcze odbiorcze pewnie są. Tak jak Państwu mówiłem, potwierdzam to, o tym jeszcze będę mówił o targach, co tam się dowiedziałem, na targach edukacyjnych ostatnią sobotę. Dowiedziałem się, że potwierdzono mi, że są dyrektorzy szkół, którzy nie występują o to przedłużenie i przedłużają na własną rękę. Dlatego, że wiedzą, że po co? I sprawa, tak? To w takim razie, po co my mamy na część szkół dawać, na część szkół nie dawać? Jeżeli nie ma takiego obowiązku, a jeżeli jest taki obowiązek, to jak oni zawierają umowę, nie mają takiego obowiązku. Ale zaraz, no bo dokończę, to już nie będę długo mówił. Tak jak Państwu mówiłem, te wszystkie badania dotyczą dwóch rzeczy, proszę Państwa. Te wszystkie badania Rady Europy czy tam jakichś światowych organizacji. Z jednej strony telefonii komórkowej, a z drugiej strony Wi-Fi, które jest równie szkodliwe
jak ten kontrakt mógł. W związku z tym mam prośbę, żebyśmy byli konsekwentni. Jeżeli wydajemy opinie negatywne, żebyśmy się zwrócili z apelem do wszystkich dyrektorów szkół w dzielnicy 11, żeby zlikwidowali wifi w szkołach, bo to jest również szkodliwe dla tych uczniów, jak te anteny telefonii komórkowej. I trzecia rzecz, proszę Państwa, jeżeli my jesteśmy tacy mądrzy i wiemy na pewno, że to jest szkodliwe, to proszę Państwa, na piekarni, to nie wiem, ale na piekarni na Malborskiej są dwie bardzo mocne anteny. Proponuję, żeby, zwracam się z prośbą do zarządu, żeby, nie wiem, jakiś apel, może odczytywany w kościołach, nie wiem, żeby ludzie sobie zdali sprawę, na co tutaj narażamy swoją bezczynnością. No bo jeżeli jesteśmy konsekwentni i tak szkodzą te dwie, przypominam, że na Szkole Podstawowej nr 55 w Krakowie jest 8 anten, więc tylko ta jedna będzie ewentualnie, gdy warto stare się, będą nadawać te kolejne. No po prostu innymi słowy, no nie ośmieszajmy się, bo inne dzielnice po prostu to przyklepują. Jeżeli nagle zaczniemy się tutaj pokazywać, na tym, że jesteśmy papiescy bardziej niż papież, no to... No nie dziwię się. Szanowni Państwo, myślę, że tym wystąpieniem pan Sławomir Sarnecki będę granicę demagogii dopuszczalnej przekroczył. To znaczy, nie ma mamy tylko prawo. Jest swoboda wypowiedzi i radnie, jeżeli nie. Ale szanowni Państwo, to jest bardzo. Jeżeli nie narusza prawa i nikogo nie obraża, to może dowolnie się wypowiadać. Czy ja uważam, że najlepiej byłoby, gdyby była, ja nie wiem szczerze mówiąc, nie mam wiedzy na temat tego, czy wiedza w tym zakresie poszła do przodu, czy nie poszła do przodu. Ja po prostu tego nie wiem i obawiam się, że w mieście Krakowie władze miasta też tego nie wiedzą, a jakiejś nowej wiedzy nie chcą też poślać. No, stąd też wstrzymaliśmy się i to było wszelkie tutaj akceptowane przez pewien czas z opiniowaniem. Natomiast jeżeli przychodzi... Panie Radny, ja bardzo proszę, bo pan jest zainteresowany tematem, a posłuchać pan, pan najwyraźniej nie chce. No, my zgodnie ze statutem opiniujemy wnioski, które do nas wpływają. No to jeżeli jakaś szkoła, to są to przede wszystkim wnioski ze strony merytorycznych wydziałów, a jeżeli jakaś szkoła, nie mam wiedzy na temat danej szkoły, czy tam akurat zgodnie z prawem dyrekcja nie występuje o zgodę, czy przedłuża zgodnie z prawem, czy niezgodnie z prawem, to ja nie chcę się do tego ustosunkowywać, bo nie mam na ten temat wiedzy. Natomiast jeśli chodzi o dzielnice, to w różnych dzielnicach jest różnie. W jednych dzielnicach opiniują to pozytywnie, w innych negatywnie. No, dzielnica Siódma Zwierzyniec jest taką dzielnicą, która do tego podchodzi bardzo ostrożnie, na przykład no, z panem przewodniczącym rozmawiamy. To tyle. Pan Janusz Kost, proszę. Znaczy dwie sprawy. Pierwsza sprawa to odpowiedź, dlaczego w tym momencie podejmiemy decyzję o głosowaniu. Z tego względu, że myśmy przyjęli, że wstrzymujemy się od zajmowania decyzji za i przeciw do czasu, gdy nie uzyskamy odpowiedzi z Urzędu Miasta. Taka odpowiedź przyszła i ona de facto o niczym nie rozstrzyga, tylko informuje o procedurze montażu. Teraz powiem we własnym imieniu. Oceniam całą naszą dyskusję w ten sposób, że podpieramy się wieloma ocenami autorytetów organizacji międzynarodowych, które działają w Unii Europejskiej. Tak powiem, dlatego bym może przybliżyć, do czego zmierzam. Nie zostało. Rada Europy to nie jest organ Unii Europejskiej. Przepraszam, no możemy, ale myślę o całym otoczeniu tej rady. Na dzień dzisiejszy nie pojawiło się takie stwierdzenie, że trzeba anteny operatorów likwidować. Czyli de facto są oskarżenia, a nie ma decyzji, czyli nie ma rozstrzygnięć. Podejmując teraz decyzję na likwidacji na obiektach, ja jestem przeciwnikiem, żeby na jednym pozostało 8 anten, ale są szkoły, na których są jedna, góra, dwie anteny na bardzo rozległym terenie. Generalnie, jeżeli Państwo by zaglądali do tych materiałów, to co nam, co my dostajemy, to emisja generalnie nie ma emisji pola
magnetycznego w dół, tylko jest generalnie do góry. Można nawet przyjąć, że bardziej zagraża obiektom obok, wyższym obiektom niż akurat szkoły. Ostateczne jeszcze jedno zdanie w tym temacie. Te środki, które szkoły uzyskują dzięki temu, to nie jest po to, żeby mieć jakieś prowizje z tego tytułu, że antena jest, tylko te środki są bardzo znaczące dla budżetu szkoły, między innymi na środki czystości, czy środki podobne, czy materiały, które są potrzebne na bieżąco do działalności szkoły. Na dzień dzisiejszy w naszej gminie są jedne. Ale to po raz trzeci w tej samej sprawie. Ale chciałem się odnieść do tego, co mówił pan. Właśnie, bo to jest ten wątek, który chciałem jeszcze wspomnieć. Proszę państwa, to co mówił pan przewodniczący Kostrzyk. Jeżeli, żebyśmy sobie to chciałem podkreślić, jeżeli zagłosujemy negatywnie, to dla tych szkół nie będzie to delikatnie dobra wiadomość. Dlatego, że tak jak jest wyżłobiony, wydrenowany budżet oświatowy, no to tragedia, nie ma na nic. Akurat moja córka od tego roku chodzi do szkoły samorządowej, nie wiem, jaka różnica między szkołą samorządową a niesamorządową. I dlatego apeluję do państwa, abyście nie pozwalali tych szkół pieniędzy z anten tych telefonów, nie mówię, przepraszam. Pan Jarosław Tejniak. Chciałbym powiedzieć tak, sytuacja wygląda następująco, proszę państwa. No, możemy, powinniśmy głosować zgodnie z własnym sumieniem. Wydział Skarbu może zgodnie z procedurami w samochodzie Krakowskim nie wziąć naszej opinii pod uwagę. Czy ktoś z państwa? Nie, to już nie mówię. Po raz czwarty nie udzielam. Ale odwołam się, bo to zupełnie nieprawda niestety. No, muszę się odpowiedzieć. Tak? Ale do tego, co powiedział pan Jarosław Kajdański. No to, procedura się zmieniła i w momencie, kiedy Rada Dzielnicy wyda opinię negatywną, ta szkoła nie będzie miała możliwości, żadnych możliwości przedłużenia umowy najmu. Nie jest tak, że Wydział Skarbu może, do tej pory tak było, ale od roku tak nie jest, naszą opinię dać do kosza. Więc głosujmy ze świadomością, że odbieramy tym szkołom pieniądze, które są niezbędne do życia. Znaczy, w świetle mojej wiedzy to jest tak, że żeby wydać decyzję, jest niezbędna opinia Rady Dzielnicy. Natomiast to nie jest tak, że rozstrzyga opinia Rady Dzielnicy. To... Proszę bardzo. Ja często się nie zgadzam z panem radnym Sarwyckim, ale akurat w tym przypadku uważam, że uwagi są zasadne. Przede wszystkim tak, proszę państwa, poza jednym może wyjątkiem, ja nie mówmy tam o kościołach, żebyśmy wygłaszać czy zwracać się odnośnie kościołów czy piekarni, bo akurat na kościołach, na piekarniach jest najwięcej pytań. Sytuacja jest taka, że tutaj cały czas mówimy o sumieniu i głosujemy sumieniem. Nie mamy materiału do tej pory, żeby jasno określić, czy to jest zgrożenie dla otoczenia, dla organizmu, czy nie. W związku z tym w ogóle nie powinniśmy głosować. A to, co w tej chwili mówimy, to jest sytuacja taka, jak ktoś czytał paragraf 22. No, sumienie głosujmy, bo jak oni nie zagłosujemy, to oni nie podejmą decyzji. Bo to może to tak wszystko opiniować, nie mając żadnych do tego jakichś przesłanek merytorycznych. Ja się z panem radnym zgadzam, dlatego rekomendowałem też takie rozwiązanie, żebyśmy dali sobie pewną przerwę i czas i wystąpili do władz miasta o wystąpienie jakąś taką niezależną opinię w tej sprawie, ale nie ma woli ze strony miasta, żeby wyasygnować środki finansowe na opracowanie takiej opinii przez niezależnych ekspertów. Ja się zgadzam z panem, że ja też nie mam pełni wiedzy, żeby mógł świadomie podejmować decyzje tak lub nie. Nie jestem w stanie powiedzieć, na ile to jest szkodliwe, a być może jest nieszkodliwe. No, niestety jest tak. Natomiast z drugiej strony faktycznie są zapisy w statucie dzielnic, które na nas taki obowiązek nakładają. Jeżeli tego nie będziemy tego obowiązku realizować, no to różnego rodzaju procedury nadzorcze ze strony władz miasta mogą być wdrożone. No. Nie ma innej możliwości, tylko każdy w zgodzie z własnymi poglądami
no właśnie, w zgodzie ze swoim sumieniem, no, no musi sam tę decyzję podjąć w oparciu o taką wiedzę, która jest dostępna. No bo więcej wiedzy niestety na dzisiaj mieć nie będzie. Dobrze, nie wiem, jeszcze raz. Ale jest sytuacja taka, że proszę Państwa, to jest temat ciężki, bo praktycznie szkoły z tych pieniędzy korzystają, to jest raz, a dwa, generalnie z reguły, nie wiem, bo to jest na Komisji Infrastruktury, przy tych wnioskach jest pozytywna opinia Rady Rodziców. Czyli jest pozytywna opinia Rady Rodziców, dyrektorów i tak dalej. Było jedno. Generalnie to jest chyba trudno, bo mamy posłuchać, jak Pan mówi, nie wiem. To jest powrót do dyskusji sprzed pół roku, bo to wszystko tutaj powiedzieliśmy w zasadzie. Ja się zgadzam, ja w 100% tak z Panem Rady zgadzam. Proszę raz, poza przeszłą szkołą, które faktycznie mają przedłużane i korzystają z tego. To robimy paranoję w mieście, że w jednej dzielnicy jest tak, nawet te same dzielnicy różne są w mieście. Ale to jest, no na czym demokracja polega, że się głosuje tak jak się chce. Pan Przewodniczący, na koniec się chce podsumować dyskusję. Ja formalnie zakończyłem dyskutować i prosiłem głosowania. Nie tak nic nie zmieniło. Taki wniosek formalny, muszę poddać pod głosowanie. No. Dobrze, to nie wniosek formalny, tylko bardzo proszę. Proszę, to lepiej już przekonać. To jest apel do wszystkich. W takim razie przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały numer 2013 w sprawie umowy najmu dachu w Szkole Podstawowej nr 55 przy ulicy Dobczyckiej 20. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podniesienie ręki. To w brzmieniu proponowanym przez zarząd. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery. Tym samym uchwała została podjęta.